Szanowni państwo, rzeczywiście równo trzy miesiące temu w moim gabinecie złożyłam pierwszy podpis pod tą inicjatywą obywatelską. Skąd ona się w ogóle pojawiła? Otóż proszę państwa, kiedy spotykałam się z mieszkańcami jeżdżąc po Polsce, bardzo często słyszałam uwagi dotyczące tego, że zadbaliśmy już o rodziny. Naprawdę rodziny czują się dowartościowane, mogą spokojnie funkcjonować. Ale zadawano mi pytania i mówiono, że trzeba coś zrobić teraz, żeby poprawić... System wartości wśród naszych dzieci, żeby ochronić je przed szeroko rozumianą demoralizacją, przed zagrożeniami, których naprawdę jest bardzo wiele. To są zagrożenia, których nie było jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu. Rodzice często mówili, że z opóźnieniem dowiadują się o tych zagrożeniach, że gdyby widzieli wcześniej, z pewnością mogliby na czas zareagować. I z tych rozmów poprzez, po przeanalizowaniu postanowiłam tutaj w Sejmie. Zrobić spotkanie z organizacjami, które od wielu, wielu lat zajmują się pomocą dzieciom i rodzicom. To było ponad 70 organizacji pozarządowych, ale także instytucji współpracujących ze szkołami i generalnie z młodzieżą. To spotkanie było naprawdę bardzo dobre. Pokazało, że mamy wśród nas, wśród tych organizacji pozarządowych znakomitych specjalistów. Którzy odnoszą wielkie sukcesy, ale w ramach tego regionu, tego okręgu, tego obszaru, na którym działają. A młodzież żyje w całej Polsce i napotyka na podobne problemy w całej Polsce. Ja mówiłam o tych problemach: to jest agresja, także agresja rówieśnicza, to jest zwiększająca się liczba prób samobójczych, to są depresje, to są problemy, z którymi na co dzień młodzi ludzie sobie nie radzą. Wreszcie to jest nadmierna seksualizacja. I te problemy postanowiłam omówić nie tylko na tej pierwszej konferencji, która odbyła się 24 marca tutaj w Sejmie, ale spotkać się już w mniejszych grupach na roboczo. Podzieliłam je na cztery części zagrożenia w internecie, właśnie wartości, ale także agresja. I postanowiłam porozmawiać z tymi specjalistami, którzy zajmują się tą tematyką na co dzień i posłuchać jakie mają propozycje, co my jako politycy możemy zrobić. I muszę Państwu powiedzieć, że to były znakomite spotkania. Ponad 50 konkretnych propozycji, które mieszczą się zarówno jeżeli chodzi o ustawy, powinny się znaleźć w ustawach, ale także to były wnioski, które polegają między innymi na tym, że należy wzmocnić także finansowo i organizacyjnie te organizacje pozarządowe, które od wielu, wielu lat działają z młodzieżą, i pomagają młodzieży, szczególnie wtedy, kiedy napotyka ona na wiele trudności ale to są także zmiany instytucjonalne. Ja odbyłam potem spotkanie z panem premierem i z ministrami tych resortów, które najbardziej są zainteresowane tą tematyką, przekazałam te uwagi, ale potem w maju i w czerwcu odbyły się w czterech turach kolejne spotkania, które przyniosły kolejne wnioski, naprawdę wnioski bardzo konkretne. Jestem ogromnie wdzięczna wszystkim państwu, którzy brali udział w tych spotkaniach wielogodzinnych. I efektem tych spotkań jest między innymi ta ustawa, z którą Państwo jako Komitet Inicjatywy Ustawodawczej przyszedł do mnie. Ta sprawa, którą Państwo w tej ustawie poruszają, oczywiście nie rozwiązuje wszystkich problemów, ale to jest pierwszy krok. Następne przed nami. Ja powiedziałam wówczas, że podpiszę się pod każdym. Projektem pod każdą inicjatywą, która będzie chroniła nasze dzieci, bo to jest nasza przyszłość, to jest nasza polska racja stanu, ale że też musimy wspierać rodziców, bo dzisiaj świat zmienia się bardzo szybko, szczególnie ten świat w internecie, wirtualny świat, w którym na co dzień przebywają nasze dzieci. Czasami rodzice nie wiedzą, jakie nieszczęścia i jakie zagrożenia. Z tej sieci, z tego internetu do naszych dzieci płyną. Warto, żeby o tym wiedzieli. Tutaj też są konkretne propozycje i zapewniam wszystkich Państwa, a także tych Państwa, którzy byli na spotkaniu ze mną że każda ta uwaga, która została zgłoszona, każda ta propozycja, która zgłoszona, znakomita zresztą, będą przez nas wdrażane bez względu na to, co będziemy robić w przyszłości. Jeśli będę parlamentarzystą, to na pewno to będzie tematyka, której będę się chciała poświęcić. Ja chciałam bardzo podziękować pani Karolinie, całemu komitetowi, ale także wszystkim rodzicom, wszystkim państwu, którzy pod tą inicjatywą się podpisali, którzy ją wspierają. To jest naprawdę bardzo ważne. Ja chciałam powiedzieć, że w Sejmie udało nam się, Pierwsze czytanie przeprowadzić wobec wszystkich projektów obywatelskich, które znajdowały się w Sejmie, które spełniały wszystkie wymagania, czyli miały zgromadzone te minimum 100 tysięcy podpisów, ponieważ do końca czerwca obowiązują jeszcze przepisy pandemiczne, w związku z tym ten okres zbierania podpisów jest przesunięty do dnia 1 października, ale na dziś wszystkie projekty obywatelskie, które spełniały kryteria odbyły swoje pierwsze czytania. Dlatego, pani Karolino, myślę, że pani apel i ta prośba jest jak najbardziej zasadna. To jest ostatni projekt obywatelski, który mamy, który spełnia wszystkie wymagania. Te podpisy o tym świadczą. Świeć miliona to jest zdecydowanie więcej, niż wymaga tego ustawa. I postaram się jak najszybciej ten projekt poddać pod obrady sejmu, bo on jest niezmiernie ważny. Ja wiem, że data 1 września chyba staje się mało realna, ale może obowiązywać z mocą od 1 września, a wejść w życie w momencie, kiedy tę ustawę przyjmiemy. Proszę Państwa, wszystkim nam dorosłym powinno zależeć na przyszłości naszych dzieci, żeby one miały szczęśliwe, spokojne dzieciństwo i żebyśmy my. Rodzice wiedzieli, że dzieci nasze, czy idą do przedszkola, do szkoły, czy bawią się na podwórku, czy też biorą udział w jakichś zajęciach pozalekcyjnych, że one wszędzie tam mają zagwarantowaną właściwą opiekę i że są bezpieczne. I rodzice powinni też wiedzieć, że jest takie miejsce, jest takie środowisko, które pomoże im w rozwiązaniu problemów, jeśli napotkają na takie w swojej rodzinie. Dlatego liczę na to, że wszyscy parlamentarzyści ponad podziałami politycznymi. Nad tą ustawą się pochylą, że szybko ją przeprocedujemy, bo to nie jest trudna ustawa, to nie jest długa ustawa, ale bardzo potrzebna. Więc mam nadzieję, że uda nam się jak najszybciej przyjąć tę ustawę, żeby ona od września już obowiązywała. Dziękuję wszystkim parlamentarzystom, tak jak pani Karolina powiedziała, i działaczom różnych opcji politycznych. To było bez znaczenia w przypadku tej ustawy, co mnie bardzo cieszy. No i przede wszystkim czas. Trzy miesiące zebranie ćwierć milion podpisów to jest naprawdę duże, duże osiągnięcie. To oznacza, że wszyscy bardzo mocno się zaangażowali, za to zaangażowanie wszystkim Państwu dziękuję. No ale przede wszystkim dziękuję obecnym na dzisiejszym briefingu rodzicom i dzieciom. Często pod Sejmem mam do czynienia z manifestacjami przeróżnymi, bardzo głośnymi, czasami dosyć wulgarnymi, a dzisiaj mamy. Piękną manifestację pod Sejmem, rodziny z dziećmi, uśmiechnięte rodziny, którym zależy na dzieciach i na bezpieczeństwie ich dzieci. Myślę, że jak nam wszystkim. Dziękuję bardzo.